Cała debata o Wesołej jest takim wzorcowym przykładem tego, jak mieszkańcy reagują, jak im zależy na mieście. No to jest wyjątkowy też kawałek miasta, trzeba powiedzieć, bo takiego nie było nigdy w całości, żeby można było zagospodarować planistycznie od początku w zasadzie, aczkolwiek z pewnymi ograniczeniami konserwatorskimi. I widać, jak mieszkańcy są bardzo zaangażowani. Jeżeli będziemy chcieli na przykład ogłosić przetarg na wynajem, nie wiem, któregokolwiek obiektu, to najpierw prezydent zasięgnie opinii zespołu konsultacyjnego złożonego z radnych miasta Krakowa, którzy, jak wynika to z zarządzenia prezydenta o powołaniu tej rady konsultacyjnej, mogą dopraszać przedstawicieli różnych organizacji, aktywistów do uczestnictwa w posiedzeniach tego zespołu i wyrażania swojego stanowiska i poglądu. 6 obiektów już odebraliśmy. One wszystkie są zinwentaryzowane, są zaopatrzone w liczniki. Zwróciliśmy się do odpowiednich instytucji, zamówiliśmy zmianę ogrzewania przez MPEC, bo tam jest, pamięta jeszcze, Króla Ćwieczka ogrzewanie. Otworzyliśmy ulicę Śniadecki, która była wewnętrzną ulicą szpitala i zamkniętą do ruchu kołowego. Dzisiaj uważamy, że jest to część miasta, więc dlaczego ona ma być zamknięta. Wiemy na pewno, że jest biblioteka, siedziba krakowskiej biblioteki, ponieważ ona ma 57 oddziałów, a siedzibę ma na dworcu głównym wynajętym od PKP, to nie jest dobre rozwiązanie, prawda? Dlatego wprowadzamy bibliotekę do obiektu Kopernika 15, Kopernika 15A i 15B. To będzie bardzo nowoczesna biblioteka z audiowizualnymi salami. W najbliższym czasie chcemy 2 obiekty w konkursie wydzierżawić na usługi medyczne, dlatego że w tych obiektach w ostatnich latach nakłady społecznych środków były ogromne, milionowe. Na sale operacyjne, na sale zabiegowe. Mówię o czerwonej chirurgii i mówię o urologii.